Borys chce kupić ananasy i arbuzy. Każdy ananas kosztuje tyle samo, jak również każdy arbuz kosztuje tyle samo. W sumie chce kupić co najmniej 16 owoców, wydając co najwyżej 60 zł. Poniższy wykres przedstawia ograniczenia liczby ananasów P i arbuzów W, które Borys chce kupić. Nierówność A przedstawia minimalną liczbę owoców, które Borys chce kupić, a nierówność B przedstawia ilość pieniędzy, jakie posiada. Borys kupi 6 ananasów. Ile arbuzów może kupić, biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia? Przyjrzyjmy się teraz nierównościom. Więc tak, na osiach tu mamy P, czyli ananasy. I na osi poziomej W mamy arbuzy. I teraz pierwsza nierówność mówi, że czyli ta zacieniowana na niebiesko, to są... Pierwsza mówi, co nam mówi? Pierwsza, minimalną liczbę owoców, które chce kupić, prawda? Czyli minimalnie chce kupić 16 owoców. No i widzimy tutaj, na przykład może kupić 16 arbuzów i 0 ananasów lub tutaj, prawda, 14 arbuzów i 2 ananasy, czy też w ogóle na przykład tutaj może kupić 16 arbuzów i 13 ananasów, prawda? Wszystkie te punkty powyżej tej niebieskiej prostej to są rozwiązania nierówności A, no i razem z tą prostą, prawda? Ponieważ ta prosta jest narysowana linią ciągłą, konwencja jest taka, że wtedy punkty na tej prostej również spełniają naszą nierówność. No, nierówność B z kolei jest ograniczeniem na liczbę pieniędzy i to wszystko poniżej tej linii zielonej reprezentuje ilość owoców, które Borys może kupić z uwagi na posiadaną ilość pieniędzy. No i teraz, jeżeli chcemy spełnić dwa warunki, no to jasne jest, że musimy być pomiędzy tymi liniami, prawda? Tutaj w tym obszarze, czyli więcej, przynajmniej 16 owoców, czyli obszar niebieski i co najwyżej 60 zł, czyli obszar zielony. No dobrze, i teraz spróbujmy. Borys kupi 6 ananasów. No więc 6 ananasów, ananasy są tutaj, czyli 6 ananasów jest reprezentowane przez taką poziomą prostą, może ją tutaj sobie wykreślimy. No to jest linia, która mówi o tym, że ananasów jest 6. No i teraz ile arbuzów musi kupić? No tu są, prawda, na tej linii są możliwe arbuzy, czyli odtąd dotąd. No wraz z tymi punktami na linii, oczywiście muszą to być liczby całkowite, zakładając, że chcę kupić całkowitą ilość arbuzów i ananasów. Czyli co? Czyli 10, 11 lub 12. Znaczy 10, 11, 12. To są całkowite liczby arbuzów, no w tym, w obszarze naszych rozwiązania naszych nierówności. I popatrzmy tutaj, co najmniej, nie ma wystarczająco, to nieprawda, co najmniej 10 arbuzów, lecz co najwyżej 12, prawda? Czyli od 10, 11 lub 12 arbuzów, może jeszcze sobie sprawdźmy tutaj o punkt 2. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.